Witajcie. Dzisiaj zrobimy taki bębenek. Do tego będziemy potrzebować rolkę papieru, kolorowe baloniki, ozdobne taśmy, sznurek, koraliki, śrubokręt, patyczek, nożyczki, igłę, klej na gorąco. Jeżeli ktoś nie ma, to klej może być introligatorski. Ja akurat teraz zrobiłem papierem kolorowym. Na początku zrobimy trzy dziurki śrubokrętem. Ja sobie troszkę przygotowałem. Jedną na sobie, dwie po bokach. Żeby powiększyć dziurki na papier, możemy się nożyczkami. Wkładamy patyczek. Żeby patyk unieruchomić, unieruchamiamy klejem. I góry też. Następnie ucinamy kawałek sznurka, może być taki. Obwiązujemy sznurek na środku, na patyku. Obwiązany już sznurek przeciągamy przez boczne dziurki. Jeżeli ktoś ma problem z tym, to może się posłużyć igłą. Mam tu duże dziurki. Igły nie będzie mi potrzebna. To samo robimy drugiej. Teraz musimy na pewno długości, gdzieś koło środka, przerwać koraliki. Posłużymy się igłą. Gdy mamy kroliki nawleczone, następnie bierzemy taśmę dwustronnie klejącą, obklejamy dookoła na dwóch bębenka. Teraz obcinamy taśmę. Z
ściągamy. Obcinamy balonik fioletowy na przykład, dolną część obcinamy. Po czym naciągamy go i zakładamy na bębenek. Samo robimy z drugiej strony, obcinamy na inny kolor różowy. I robimy analogicznie to samo. Dla ozdoby możemy obkleić taśmę kolorową taśmą, co też uczynię.